Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym materiale. Oj, czekajcie, bo to miało być tak. Właśnie, moi drodzy, przypomniałam sobie fajną jedną rzecz. Czyż ja mogę? Ale mi kurde odjęli skurczybyki. O, dobra, okej. Okay. Dobra, poddaję się. Bez pistoleta nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić. Czekajcie. Dobra, czekajcie, ja muszę tu ogarnąć, bo ja wam najpierw ten... Ale mi odjęli. Kurde, dobra! Kurde, za dużo! Ile was tam jest, halo? Z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nim wchowanego. Dobra, ile was tam jest, halo? Wiesz, jak matka tam nie miała? O kurde, ale was tam za dużo jest. Bez pistoletu. Według mnie. Ej, według mnie to ich tam za dużo jest, kurde, no ludzie. Czekajcie, trzeba coś... Jak to trzeba zrobić, żeby oni przeszli, kurde? Żeby oni przeszli. Czekajcie. Czekajcie, bo mi coś nie pasuje znowu. What the fuck? What the fuck? Za dużo was to jest, halo. Serio, za dużo was to jest. Za dużo, za dużo. Za dużo. Kurde, nie wiem, gdzie są leki, halo. Ja pierdzielę. Mam! 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 Kurde! Było! Było blisko! Kurde, no ludzie! Jakie mam... Nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Kurde, otwórzysz to! Halo! Dobra, czekaj... fuck! Czekajcie chwilę. Mam pomysła! Ale żeś mi odjął, kurde ty! Faniaku, ty kurde! Kurde! Jak ich zabić? Kurczy byków! Ja pierdzielę! Ja nie wiem, jak ich mam zabić, halo! Czekajcie! O, ja pierdzielę! Kurde! Skurczy byki pierdzielone! Czego taka kurde sytuacja nastała w pieruny? Czemu kurde ta kobita nie zaćpała normalnie wtedy? O ja pierdzielę! Ja pierdzielę, za dużo was tu jest, bez kitu. Kurde, otwórzysz tę kurde furtkę, ja pierdzielę. Znaczy no, tę kłódkę, nie furtkę. Co ja gadam, what? Ale żeś mi odjął! Kurde, idę z tej strony, ja pierdzielę. Świetnie. Czekajcie chwilę. O, fuck, co za kurczy byk. Czekajcie, gdzie? Nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Musiałem pobawić się z nimi. Czekajcie, mam pomysła. Czekajcie, powolutku. Zaraz to ogarniemy sobie.
O fuck, dobra, poddaję się. Kurde, nie da się tej misji przejść w ogóle. Nie miałem z ludźmi Frankiego żadnych szans. Nie da się tej misji przejść normalnie, kurde, tylko trzeba ją jak zwykle zlamić o bardzo fajnie, krótko i łatwo i trudno. Ja pierdziele! Nie, ja się tu poddaję, powiem wam. Ja tu się poddaję przy tej misji, to nie dla mnie gra, kurde, to nie dla mnie ta misja jest. Ja muszę ją zrobić bardzo... Ale żeś mi kurde skur... O Boże, 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 czemu oni mnie tak... No zaatakuj tę kutkę! Znowu, żem... Kurde, źle powiedział słowo, what? Dobra. Zabił go! Serio! A Boże, Boże, poddaję się z tą misją, powiem wam jednak. No kurde, zaatakuj tę furtkę. Ja pierdziele. Jezu, masakra z tą misją, powiem wam jest jednak. O Boże, 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 czemu oni tak mnie atakują, skurczybyki? O Boże, nie, no ja nie wiem jak mam ich zaatakować, żeby było jak... Albo... Czekajcie, chwilę, chwila, mam pomysła. Czekajcie, niech on przejdzie. Niech oni przejdą, skurczybyki. I trzeba będzie... Czekajcie. O, fuck. Fuck. Skurczybyki pierdzielone. Oh my god. Nie no, nie wierzę w to. Fuck, gdzie są leki? Gdzie są leki? Kurde, leki, leki, daj tam mnie leki, halo. Wszyscy! Pięknie! Ale żem ich załatwił, kurde, jak nie wiem co. Pięknie, świetnie. Czekajcie chwilę. Czekajcie, czy to wszyscy załatwieni? Pewnie wszyscy, dobra, zapisujemy grę. Oczywiście. Czekajcie. A, myślałem, że coś tu fajnego będzie mieli, jednak nie będzie mieli fajnego. Ale czekajcie, tu są chyba jakieś drzwi jeszcze, jak dobrze pamiętam. Czy nie ma drzwi tu żadnych, czekajcie chwilę. Niech to ja tu przeładuję broń najpierw, czekajcie. Czy tu są jakieś jeszcze drzwi? Przede wszystkim chyba nie ma, ale... O kurde, za dużo was tu jest. Troszeczkę. Tu chyba nie ma żadnych rzeczy. Świetnie. Świetnie, bardzo się cieszę, że ich zaatakowałem. Było łatwo. Pożegnalnie. O, tu są jakieś jeszcze drzwi. Czemu ja windo jadę? Halo? O kurde, ale że mi ich za... Gdzie on jest? Halo? Kurde, ja mam ledwo co... O kurde, ja nawet nie widziałam, że tam coś jest. O my god. Dobra, jeszcze raz, czekajcie, teraz trzeba będzie ogarnąć, powiem wam sytuację tutaj co i jak. Czekajcie chwilę. Tam chyba byli dwóch gości jeszcze, dobrze pamiętam, czekajcie chwilę. Świetnie. Padli. Kolejny kawałek gazety na miejscu. Czekajcie chwilę, czekajcie, gdzie są jakieś życia? Halo, życia chcę.
Nie ma żyć, no nie gadaj. Dobra, tu coś mamy. Swoją wizytówkę. Komiks z kapitanem Pałkarzem. Tuż obok kanału pełnego trupów. Lepiej nie zadzieraj z kapitanem Pałkarzem. Nawet mój największy wróg, rowerowa dziewczyna, dleje na sam mój widok. Aha! Było ich tam wystarczająco dużo, żeby zawstydzić seryjnego zabójcę. Dobra, okej. Dobra, czy tu mam jakieś życia przede wszystkim? Kurczę, nie ma żyć, nie gadaj tak. Kurde, jak chcę życia? Mam tylko połowę żyć w sumie. Kurde. Nie ma? No nie gadaj ta, że nie ma żyć, no ludzie. Kurde, nie ma żyć. No co ja teraz robię? Halo. Dobra, poradzimy sobie jakoś. Czekajcie chwilę. Ojeju. Kurczę, wiecie co? Ale mi odziu! Skurczy byk! Skurczy byku, ty pierdzielony! Wow! Hehehe, pan! Wow! Skąd? A ty skurczy byku, ty pierdzielony! A ty ty! A ty niedobry! Kurde, co by tu zrobić, żeby ich zaatakować jak najlepiej? Kurczę. Ja nie wiem, gdzie są jakieś życia, czy coś podobnego. Nie ma. Ja pierdzielę. No, nie wiem, jak mam ich tu pokonać, żeby było jak najłatwiej według mnie. Kurde. Szkoda, że tych żyć nie ma tutaj żadnych. Co tam apteczki, co nie? Kurde. Ale mi odjęli, ajajaj, niedobrze teraz, powiem wam w sumie. Bardzo niedobrze. Czekajcie, wczytujemy grę. Nie, ja tak się z wami nie będę bawił, nie. Część druga, czekajcie, tutaj. Mam. Dobra, i tu będę musiał sobie grę zapisać, żeby tu nie chodzić po to cały czas, w sumie. Byłby dobry pomysł. Dobra, mam. Czekajcie, my może sobie pierdykniemy, o właśnie, z tego. Świetnie. Kolejny kawałek gazety na miejscu zbrodni. Dobra, to spadamy stąd i idziemy dalej. Dobra, mam połowę życia, ale powiem wam, to jest za mało znowuż. To jest za dużo, o to mi chodzi, za dużo żyć mam. Znowu, kurczę, jak ich zaatakować, żeby było jak najłatwiej według mnie, nie wiem. Ale zaraz sobie poradzimy, czekajcie, zaraz sobie... Kurde, skurczy byku, ty pierdzielony. Ty pierdzielcu, ty. O kurde, o ja, nie. Really? Serio, żeście mnie tu za... A Boże. Świetnie, pięknie. Dobra, okej, wiem, ile razy możesz to mówić. Max Payne, mój drogi bohaterze. Dobra, okej, gra zapisana, ale kurde, powiem wam, że to jest znowu za trudno. Dobra, czekajcie, trzeba będzie coś takiego zrobić, odwrócić się. To będzie chyba z tej strony, jak dobrze pamiętam. Tak, i od razu zaatakować ich. Świetnie. Dobra. Oni specjalnie rzucają te granaty. Czekajcie, a tu nie ma żadnych, kurde... Czekajcie chwilę. Świetnie, bardzo dobrze ich. No, porobiłem ich.
sporo. Oczywiście się zam. Dobra, czekajcie chwilę, nie? Czekajcie. Świetnie. Cieszę się. Ale mam pełne życia. Dobra, zapisaliśmy grę. Świetnie. Czekajcie, tu coś mamy jeszcze? Halo? Wszyscy! Fajnie, świetnie. Cieszę się. Dobra, czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Kurczę. Czekajcie, żeby tu nie zostawić tego miejsca na pusto, trzeba będzie coś... Czekajcie, tutaj byliśmy. Dobra, to nie. Czekajcie, czy coś tu mamy jeszcze oprócz tego? Chyba nie, ale dobra. Chyba nie. Dobra, to... Cóż, to zostało nam... Lecimy. Lecimy tutaj, do tego miejsca. Może grę zapiszemy. Przydałoby się, co nie? W sumie. I co ja teraz muszę zrobić tu? Ja tu nie pamiętam już w sumie. Tu zablokowana droga jest. Tu nie działały telefony. Tutaj też chyba nie, tylko tutaj nam zostaje hotel. Okej, to do hotelu trzeba... Sprawy się coraz gorzej. Okej, jesteśmy na miejscu, ale tu chyba ktoś tu jest. I odjechali, pomazali podłogi kredą, a drzwi okleili żółtą taśmą. No to świetnie. Gminarze, którzy mieli pilnować tego miejsca, zostali zabici. Franki, jego chłopcy i ja mieliśmy hotel tylko dla siebie. No to świetnie. Ej, jak mam tam wejść? Czekajcie, tu coś mamy. Czekajcie. Okej. Szanowna wiedźma. Szkoda, że jej nie słyszałeś. Ale był wrzask, jaki ochotcy dorwali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepska. Trójce. To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierać. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. Świetnie. Dobra, świetnie. Na to, że Puncinello nie ma nie... Okej. Ustalono, że wszystkie ofiary znalezione na terenie klubu Ragnarok to znani przestępcy, z których wielu miało we krwi znaczne ilości Valkyrii. Wiarygodne źródła twierdzą, że wśród zabitych jest także Max Payne, choć nie odnaleziono jeszcze jego ciała. Oni sobie myślą, że ja żyję. Znaczy, że ja nie żyję. O to mi chodzi. Tutaj co nie w grze oczywiście mi chodzi. Nie, nie w realu, nie, nie. Ale dobra, okej. Poczekajcie. Być tym wiarygodnym źródłem z informacji. Tyle tylko, że miał nieaktualne informacje. Nie wystarczyło mu, że mnie wrobił. Chciał mnie jeszcze zabić. Było to dla niego tak ważne, że zostawił Frankiemu instrukcję na piśmie. Max Payne musi zdechnąć jak pies za problemy, których narobił. Franki, wierzę, że zajmiesz się tą sprawą z należytą starannością. Zobaczymy, jakim będzie się wiodło. Czekajcie. Wow! Hotelowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. O kurde, no to nieźle. Oh my god! Czekajcie, czekajcie, czekajcie!
O kurde, no se... Gdzie ja grę zapisałem? No po prostu epicko. Świetnie, ale jestem zadowolony, powiem teraz. Wow. Wow. Dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra, przewijamy. Czekajcie. Tutaj. Dobra, okej. Kurde, chcę to pominąć. Nie da się tego pominąć jakoś. Czekajcie. Ty skurczybyku, ty pierdzielony. No, skończyłeś? No, no, elegancko. Dobra, troszeczkę trzeba będzie tu. Dobra, czekajcie, tam mamy jeszcze jedną rzecz. Na to, że Puncinello mnie nie lubił. Dobra, to przewijamy. Czekajcie, tutaj chyba żadnego wyjścia już w sumie nie widzę. Dobra, tu chyba cóż, tu nie będziemy już chodzić. Idziemy tam na tam dalej. Czekajcie, czy coś tu w ogóle jest? Aha, to ja wszystko tu pozabierałem w sumie. Dobra, lecimy. Dobra, o tych trzeba zobaczyć, powiem wam. W sumie. Jak on mnie zaczął? Kurde, jak gry zapomniałem zapisać znowu. O. Dobra, czekajcie chwilunie. Czekajcie. Zaraz ich załatwimy. Spokojnie. On się wyklepie. Czekajcie. Sprawy miały się coraz gorzej. Tutaj. Zapiszemy se. Dobra, tu trzeba już się zająć. Tam dalej trzeba... czekaj, jak zwykle muszę tu pomylić. Kurde, drogi. Świetnie. A jak się mam pominąć? Nie da się tu pominąć jakoś, kurde, z tej gry szybciej. Oj. Czekajcie, bo tu idzie do... Świetnie. Widzicie, bez żadnego drasku dostałem. Kolejny dowód na to, że Puncinello mnie nie lubił. Widzicie, jakie to było easy. Dobra. Tu już nic nie ma. Oczywiście zapiszemy sobie tutaj grę, wiecie, obok. No, nawet tutaj niech będzie. Dobra, świetnie. Dobra, trzeba ich jakoś załatwić, powiem wam teraz w sumie. Wiecie? Wiecie o tym, czy nie wiecie? Kurde, ej, czego on tak wlazł do mnie? Co za gościu pierdzielony, ja cię kręcę. Kurde, dobra, czekajcie, trzeba ich jakiś załatwić w sumie tutaj. Wiecie? I skurczybek będzie mi tu wchodził cały czas w drogę. Hehe, padłeś. Czekajcie, pierdykniemy mu. Dostał trochę w sumie. Kurde, dobry jest o ten... Kurde, skurczybyku ty pierdzielony. Oh my god! Kurde, co za typ? Czemu on tak... Oh my god. Nie no, padnę zaraz tu. Czemu on tak? Halo? Co tu się dzieje?
Kurde, dobra, poddaję się, powiem wam tutaj. W sumie. To jest zatruł, kurde. Nie, ja się tu nie poddaję, powiem wam w sumie. Czekajcie. Pierdykniemy i najpierw może tak myślę. Dobra, świetnie. Czekajcie, teraz może... My tak tego... No he, ale to są chamy, prostaki, jak nie wiem co. Serio, bez kitu. Wiecie co, może weźmy teraz... Kurczę, nie wiem. Kurde, czego on tu wchodzi na chama w pierdzielenie z jeden? Kurde, masakra, powiem wam, z nimi jest w sumie tutaj teraz, wiecie? Ale dobra, jakoś muszę to ogarnąć, powiem wam. Dobra, świetnie. Wiecie co, może by tak na hama wejść tam? Masz kurde pierdzieleńcu ty, pierdzielony. Kurde, dostałeś teraz ode mnie. No i zawaliście, i się porobiło. No, zawaliście. Co se? Może bym się zaśmiał, gdybym tylko pamiętał, jak się to robi. A bym tu kurde mu wjechał. Zabawa w policjantów i złodziei? Jak coś do mnie masz, to się ustaw w kolejce. Spokojnie, Pole. Robisz karierę w wiadomościach, wie? Uzbrojony i niebezpieczny. Co? Bo ja w to uwierzę. Zawsze chciałem coś takiego powiedzieć. To fałszywe oskarżenia, robili mnie. Na pewno masz powody, aby robić lub nie robić tego, czym się akurat zajmuję. Chcesz mnie wysłuchać? Słucham? Zabawa Punchinello z Valkyrią przysparza nam samych problemów, ale to nie wszystko. Jest taki typ, Boris Dahl. Wykonywał dla mnie kiedyś parę zleceń. Jest kapitanem statku Sharon. Ten cholerny zdrajca przyszedł na stronę Punchinella, a na statku trzyma nowoczesny sprzęt, broń i kilka mówień. Jeśli Punchinello przejmie ten ładunek, to znajdę się w poważnych tarapach. Jeśli chcesz załatwić Punchinello, to będziesz potrzebował mocnych argumentów, a ja mogę ci je załatwić. Odzyskaj dla mnie ten status, pozbywając się przy okazji zdrajcy. Znajdziesz tam dość broni, żeby zacząć własną wojnę. Chodzi? Przejdźmy do rzeczy. Władimir to staromodny typ. Miał swój honor i kodeks moralny, dzięki czemu był prawie równym gościem. W końcu nikt nie jest święty. Brukliński port przypominał labirynt zardzewiałych kontenerów i czających się w ciemnościach dźwigów. W taką noc myślało się o armii nieboszczyków w cementowych butach, którzy spali pod wodą. W portowym labiryncie nie było żadnego minotaura, ale gdzieś tam czekał kapitan Sharona, jak mityczny przewoźnik pływający po Styksie. Dobra, już skończyłeś gadać? Okej. No i cóż, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale i cóż. Do usłyszenia i cześć.